Witam Was serdecznie, MaxPain.pl przedstawia Dragon Ball Z Kakaroto. No i naprawdę sporo się działo w ostatnim odcinku, został pokonany cały oddział specjalny tego Mlekora. Ja wolę mówić specjalny oddział Zino, tak jak właśnie było w bajce. Także zostały spełnione dwa życzenia, miały być spełnione trzy, ale niestety najstarszy umarł. Było właśnie spełnieniem życzeniem, żeby Junior się pojawił na swojej rodzinnej planecie Namek. Oczywiście i został przeniesiony na nią. Junior spotkał właśnie tego całego Naila, który mu dał więcej siły. Jak wiecie, teraz właśnie Frezer uległ transformacji. Teraz już nie ma 530 tysięcy jednostek, tylko ma 1 milion. Zobaczymy, czy Junior pomoże naszym przyjaciołom. Także w tym odcinku się tego dowiecie. Także warto tutaj sobie polecieć jeszcze. I Juniorem powalczyć pięknie, on ma już 39 poziom. I muszę sobie tutaj jeszcze... A, jest! No to walczymy! Właśnie tutaj szatański promień, fala wybuchowa, szybko w fale ki, demoniczny cios błyskowy. Dobra, po kolei, szatański promień. Pięknie! Następny, fala wybuchowa. Koniec! To jest naprawdę bardzo potężna technika, jeżeli chodzi o naszego Juniora. Już widzę, że coś mi się odblokowało w tej całej encyklopedii, więc sobie tutaj jeszcze zobaczę postać mojej, czy on tutaj właśnie się wzmocnił. Jak widać, posiłki. Ja wam powiem, że czy jesteśmy Son Gokanem, czy jesteśmy Krillanem, czy jesteśmy Juniorem, czy Songiem, to uwierzcie mi, jak będziecie jeść posiłki, to charakterystyka jest taka, że w grze wszyscy będą mieli ten dopadacz. Nie, że odrębna osoba, tylko wszystkie osoby. Ja to właśnie zauważyłem, że po prostu jedzenie tych posiłków, one po prostu tak daje, że ten efekt już jest stały i tutaj on się nie będzie zmieniać. Tylko mówię, jak będziemy grać tym czy tym, to tak jak mówię, to te charakterystyki są dla wszystkich osób, nie tylko dla pojedynczej. Także tutaj zauważył to. Co jeszcze? Tutaj mamy kolejne. No pięknie. Poziom seria tak jeden do drugiego poziomu. Pięknie. A Junior ma jeszcze tutaj dwie walki, jak widać, treningi. Tutaj jeszcze sobie wzmocnić szatański promień, poziom trzeciego. No pięknie tutaj. Tu będziemy mieli jeszcze wzmocnienie. To będzie pewnie... Fala wybuchowa, proszę. Tutaj to samo. A, i tutaj jeszcze jest ciężki cios. Dokładnie przed Frezerem trzeba tutaj się naprawdę wzmocnić. Nie ma co tutaj przewaga mocy. Kolejne tutaj super odnowa, poziom pierwszy. Następnie się fajnie tutaj odblokowało. Co jeszcze? Tutaj widzę, że ma trening. Tutaj jeszcze coś będzie. Cofnę sobie, żeby to zwiększyć. Warto przed każdą właśnie walką tutaj patrzeć się naprawdę na to. Pierwsza właśnie, najlepiej właśnie wejść w to drzewo, umiejętności super atak, a następnie właśnie tutaj wejść właśnie w te paleta umiejętności. Jak widzicie, szatański promień, fala wybuchowa, szybkostrzelne fale ki, no i demoniczny błysk, cios błyskowy. Szatański i fala wybuchowa są najlepszymi technikami i tutaj popatrzcie, co się odblokowało. Ciężki cios i tutaj jest super odnowa, czyli 5% do siły odnawiane przed przedmioty bojowe. To jest warte uwagi, żeby tutaj sobie nie zapomnieć właśnie to poprzepisywać, żeby nasz bohater, ten Piccolo, był o wiele mocniejszy, silniejszy. No i jeszcze nie pozostało mi jeszcze tutaj tak drużyna. Tutaj była drużyna. Jeszcze coś w społeczności. Ostatnio, że odblokował właśnie tego Naila. Tutaj sobie tak wszystko zrobiłem, żeby zwiększyć sobie taki ataki wręcz i tego. Jeżeli byście chcieli na przykład, to znaczy się tutaj punkty. O! Tutaj z PD, czyli za doświadczenia. No to radzę, żeby tutaj więcej osób dodać. Naprawdę. Jak ktoś dodaje tutaj więcej osób, wtedy będzie miał tego lepiej. Dobra, ranga Z. Myślę, że tutaj tak, na meczanie. Myślę, że chyba Vegeta Songo może być.
ale tutaj trzeba coś pozmieniać, naprawdę. Ja to poukładam inaczej. Chaos. Chaosa niestety, ale będę musiał gdzie indziej przenieść. Myślę, że chaos pójdzie tutaj sobie, żeby troszkę im dodało. A zaś tutaj sobie przemeblowanie zrobimy. Tu. On pójdzie tu. Dobrze. Ten pójdzie tu. Dobrze. No i tak. Oni tak właśnie mają. Oni są i tak ze sobą. Krillana myślę, żeby tutaj dać, bo on był z Yamszą. A tutaj właśnie sobie tego nameczanina damy, który tutaj się odblokował. Właśnie jest Nail. Ale on tutaj nic nie ma, Nail. Kurde, to trzeba tutaj sobie poplanować, czemu tutaj... Muszę zobaczyć, co on właśnie ze sobą ma. A Juniora... No właśnie, wszystkich nameczan ma koło siebie. On ma wszystkich nameczan koło siebie, czyli musimy to troszkę inaczej zrobić. Tego damy tu. A tego damy tu. O, dobra. Oni ze sobą tam pogadają. To jest dobrze. Sokka. Tak, Sokka za Naila. Tak jest, ojciec z synem. Tutaj powinien być Nail. No i, o właśnie, o to chodziło. Saichoro-sama no koto mo wasureru. Pamiętam o duszy najstarszego. Mam was już dość. Jest pięknie. I oni się aktywowali od razu. Tylko Krillan coś kurde mało dostaje i... Albo sobie zrobimy tak. Ten tu, a ten tu. Zobaczymy tutaj właśnie. Bo to i tak będzie. Dobrze, i tak będzie. I tutaj weźmiemy właśnie tego Tenshina. No, weź. O, pięknie. Mata Tenkaichi Budokai. Ano koro no. Ano toki oreba. No. Nanda to? Jest, ładnie. Już się odblokowali. Czemu Krillan w ogóle nic nie ma? Tego właśnie nie rozumiem. Krillan tutaj nic nie ma. Może właśnie tutaj trzeba... Już wiem dlaczego, bo oni nie są... Chyba... Musiałbym zobaczyć. Dlaczego Krillan tutaj nic nie ma? Przecież są przy... Aha, Songo musi jeszcze być. Tak, Songo by musiał być koło niego. Songo Yamsha, tak. Songo Yamsha musiał być, bo Krillan nikogo tutaj... Raczej nie ma. On by nawet po prostu z tej branży pójść sobie gdzie indziej. Może z Chichi, albo gdzieś tutaj sobie go wstawimy. Może tutaj, niech on tutaj się na razie uruchomi. Ja go później gdzieś pewnie w przyszłości wstawię. Tak samo jak Chaos. Chaos tutaj chyba mógłby nawet coś tam... A, musiałby być ten Shin, tak. Dobra, na razie nie będę tutaj się z tym bawił, nie będę przedłużał jednym słowem, bo naprawdę to jest takie czasochłonne, żeby tam właśnie wchodzić i sprawdzać. Zobaczymy, czy jakaś misja jest dodatkowa. Nie ma dodatkowej, więc lecimy na ratunek naszym przyjaciołom. No to gdzie tutaj możemy być? Ja wiem, że właśnie było to takie miejsce z tymi żabkami, uwierzcie mi. Z tymi żabkami takie miejsce było. Chyba to było nawet tutaj. Odlecę i zobaczę, czy są te żabki. Może znajdę tego Jino. Dokładnie tam. To jest takie specjalne miejsce. Aha, właśnie. Jak Juniora tutaj sobie postaci zmieniłem. Moce. To warto też właśnie pójść na teren. Tak. Ja na razie tutaj przejdę, bo chyba tutaj były te żaby. Jak się nie mylę, oczywiście. Nie, ich tutaj nie ma. Wiem, że właśnie tutaj gdzieś były te żaby. Naprawdę. One chyba gdzieś były na takiej małej wysepce, tylko nie mogę sobie przypomnieć, czy to było tutaj, czy może faktycznie tutaj są te żabki małe. Ale dobra, póki jesteśmy tutaj, to przejdziemy sobie do treningu.
Treningi są chyba... Dokładnie. O, teraz. Ciekawe, czy z tej odległości mogę zdobyć ten kryształ. A jednak jest, można z daleka strzelać. Dobra, nie ma co. Junior musi teraz się poddać treningowi. 25, 25, 25, szybko strzelne fale ki, super demnuczy cios błyskowy, super wybuchowa fala. To jest tylko Piccolo, więc tutaj będziemy walczyć z Piccolo, z Son Goku Gohanem. To jest to samo i tu jest to samo, dobra. Wymagane ki 38, 29 i tutaj mamy ten, dobra. Bierzemy i walczymy. No to od razu super wybuchowa fala. Żeby troszkę spowolnić. O kurde. O, szybko strzelne. O, ale mi tutaj walnął. Uderzenie krytyczne. Ale mi tutaj szybko strzelne fale ki. Ale. Dobra. Jak nie? Cios demoniczny. Zaliczone. No i oczywiście mamy kolejne fajne punkty. Przechodzimy do tego drugiego treningu. Dobra, ja lubię szybko. Od razu zaczniemy od tej fali. Szatańskiego... Kurde. Szatański promień jest bardzo dobry, ale musimy naprawdę celnąć naszego przeciwnika. Nie możemy po prostu tutaj go... Pięknie, został rozwalony. No i zobaczymy. Cios demoniczny jeszcze. Nie możemy. No to fale ki. Ale mi tutaj... Dobra, nie ma co. Makanko Sampo! Ale chciałem utrudnowanie technikę taką fajną przydrzać. Kurde, szkoda, że nie mam mu tego. Fala uderzeniowa. No, powiem wam, że ta fala uderzeniowa jest bardzo mocnym atakiem i bardzo fajnym, gdy mamy bardzo dużo rywali. Wtedy naprawdę to się opłaca brać. Na przykład tutaj. Makanko Sampo, no nieopłacalne, ale fala uderzowa jak najbardziej. Piękne krytyczne uderzenie. Ale tutaj chyba jednak demoniczny cios błyskowy. Musimy uciekać. Zwiększam swoją moc. Pięknie. Teraz szatański promień. Kurde. Ja na razie widzę, że ten Makanko Sampo nie jest aż taki super. To jest ładny atak. Zaliczone. Super wybuchowa fala. No i o to chodziło. Wszystkie treningi zaliczyliśmy Piccolo. Także przystępujemy właściwie... A, tutaj się troszkę wzblokowałeś, Piccolo. No to tak, bierzemy escape'em postać. Przechodzimy do drzewa. Drzewie trzeba tutaj sobie wzmocnić. To już było tutaj.
Super wybuchowa fala, poziom drugi. Odblokowane. Co jeszcze on tutaj ma? I tutaj super szybko strzelne paleki drugiego poziomu też jest odblokowane. Także tutaj jeszcze sobie zwiększę. Jest, to jest na 100% już jeżeli chodzi o Piccolo. Teraz przechodzimy do X. Jeszcze ten szatański problem wam powiem, że nie jest aż taki super. Ale zobaczymy, szatański promień democzny czy rozbłyskowy. Fala wybuchowa, to akurat mam zaznaczone. Super demoniczny cios błyskowy. Nie znam tej techniki. Ulepszona forma demonicznego ciosu błyskowego. Aha. Ja bym tutaj jednak... Tu, demoniczny cios błyskowy. To jest, pisze super demoniczny cios błyskowy, więc tutaj sobie to zmienię. Zobaczymy szybkostrzelne fale ki. To super ulepszona forma, super wybuchowa fala, więc tutaj bierzemy super wybuchową falę. Też sobie tutaj zmienimy. Szybkostrzelne fale ki. O, jest. Super szybkostrzelne fale ki. Też jest to pięknie zwiększone, czyli wszystko jest na super. Szatański promień i fala wybuchowa. Tutaj sobie zrobimy na super. Super wybuchową falę, tak. Tutaj sobie przestawimy tak, żeby ten nasz bojownik był lepszy. Myślę, że będzie super albo mega jakiś szatański promień. Myślę, że na pewno to się zmieni. Tutaj nie mamy już więcej techniki, jeżeli chodzi o wiedzę. Ale ładnie tutaj już nasz junior został wzmocniony. Muszę zobaczyć, jak tam wpływa jego siła. Może być, jak widzicie, atak podstawowy wręcz ma 15 tysięcy. Na początku gry to sobie normalnie nie wyobrażałem taką siłę. Dobrze, jak już tutaj sobie potrenowaliśmy, powzmacnialiśmy, nie ma żadnych misji dodatkowych, które bym musiał tutaj wam z legendy jeszcze pokazywać jakieś ciekawe informacje, jak będą te konowe, to od razu jeszcze wam pokażę. Na przykład gotowanie było, B plus R też nie było. Jeszcze właśnie wam tego nie pokazałem, bo jeszcze tego nie było. No i oczywiście przechodzimy tutaj do tej misji, żeby ratować naszych przyjaciół, także od razu. No to... A? Przyspiesz, co ty, junior? Nie mogę normalnie wystartować. Lecimy. Co tu jest? Na czerwono coś ciekawego. Dobra, nie ma co, lecimy. Son Gokan. Do ichita Vegeta. Tasuke ni konno ga. Krillan został zraniony rogiem. Jest Krillan. No, nande aitsu ga? Nani? Aitsu wa sukunaku tomo soutou no jushou datta hazu. 二度と復活できぬよう粉々にしてくれる太陽君うわっくっぬぬがベジータ今だ攻撃してくれベジータ nawet nie jest w stanie go uderzyć. よかった! Potędzi go uratował tego Krillana. Uleczył go. Dzięki temu Son Gokan od razu wstaje i się regeneruje. Umiejętność regeneracyjną. Ano Namek Seijin no gaki ni anna nouryoku ga atta koto o naze damatte yagatta nda? Ore tachi datte shiranagatta nda. Shitte tara Goku mo tokku ni naoshite moratte ta sa. Odoroita yo Dende. Arigato. Kambatte!
サイヤ人の血を引いてるだけあって、復活したら戦闘力がぐんとアップしやがった。よーし、ほんのわずかだけ運が向いてきやがったかな。Teraz właśnie się chyba Vegeta skapnął, że bo od właśnie jak Son Gohan został właśnie przez Dendiego uleczony, jego moc Son Gohana wzrosła. Widzicie PD Son Gohana na 301. Bardzo dużo. Jest naprawdę wartościowe. I oczywiście mamy kolejny nowy poziom. Na skraju śmierci na pewno. A? Nanika Kryzo! Coś się zbliża, chyba wiedzą, że ktoś potężny. Piccolo-sa! Jest Piccolo. Matasete na. Ci, dare ka to omoeba, ore tachi ga chikyuu de bukkoroshita yarou ka. ドラゴンボールでこんな役にも立たねえカスを生き返らせやがって。マルトラスト。カスで悪かったな。だがこれだけは覚えておけ。ベゲタ chyba nawet nie wie jaką Piccolo dysponuje teraz siłą。フリーザを片付けた後、今度は貴様の番だということをな。まだナメック星人が生き残っていたか。俺一人でやる。お前たちは手を出すな。そう。いえ。相手の実力もわからないバカが、やれるものならやってみるがいい。I poleciał. Chyba będzie walka. Pięknie. Jaką dysponuje siłą? A 29, szatański promień. Teraz super wybuchowa fala. Ale mnie tutaj uderzył. Blokuj. No, no i co? Jesteś taki mocny. A, teraz super wybuchowa fala. Ale mnie tutaj przygrzał, no. A, blokuj. A, pięknie. Ol mi tutaj. Szatański prom. Ol mu teraz walnęłem. Pięknie. Trójka. Blokuj. Pięknie. Junior, podwyższ swoją energię. Teraz, pięknie. Blokuj. Dobra, nie ma co. Ale ta walka. Koniec. Kurde, silny był. Sugie. Freeza to gokakuni tatakatteru. Nie do wiary, walczy z Frezem jak równy z równym. Ja, sore izou da. Jest nawet lepszy. Ja, yappari sugoi ya. さっきは悪かったな。様を舐めてたんだ。No, prezer tutaj widzę, że musi przeprosić, nie doceniał cię. To znaczy mnie. だが、想像以上にできるんでな。実力を見せることにした。Prawdziwa moc. 俺もだ。本気でやろう。Ja zatem zrobię to samo. どうやら勘違いしているようだな。今見せたのが本気だと思ったのか？
Noni? Co? Pełnej mocy? No faktycznie przecież... Sama wa ima no kono ore ga henshin shita mono da to iu koto o shiran daro. Proszę, transformację. Sama ni mo ataete yaru zo. Kono ore ni tai suru jigoku ijou no kyoufu o. Henshin da to? Transformację. Yoshi, saki ni zetsubou kan o ataete oite yaro. Dou shiyou mo nai zetsubou kan o na. Kono Frieza wa 変身をするたびにパワーが遥かに増す。その変身をあと2回も俺は残している。その意味がわかるな。なんだと。見もびしポワジニ。そんなあと2回も Nisete yaro! No i właśnie... No właśnie, jeżeli chodzi o Dragon Balla, to powiem wam, że to jest chyba jedyny, którym będę widział właśnie wszystkie transformacje Frezera. Bo na przykład w Dragon Ball Xenoverse tego na przykład nie było. Właśnie tej drugiej formy, jaką był właśnie dużym Frezerem, ani właśnie tej trzeciej nie było. この変身まで見せるのは貴様が初めてだ。ピッコロさん、僕も戦います。ピッコロ、私も戦います。くそー、これは何かジャーク。待て、貴様が言っても無駄だ。Nie, to strata czasu. Sojori, kono ore o hangoroshi ni shiro! Ima sugu da! Vegeta chyba chce, żeby Krillan go uderzył, a Dendy, żeby go uleczył. O to chodzi, bo wtedy Saiyanie są mocniejsi. O to właśnie mu chodzi. Panie, to wygląda naprawdę. Omatase shimashita ne. Dai 2 sen to ikimashou ka? Bakemono me. Bardzo trudno. On jest o wiele potężniejszy. Muszę to superwybuchowa fala. Superwybuchowa fala. Jest uderzenie, pięknie. Super wybuchowa fala, dawaj. O nie, kolo. Ale kurde, mnie tutaj wali. Czwórka. Wal go! Jest, pięknie! 376, nowy poziom! Kolo ledwie dyszy. Ore tashi Saiyajin ga shi no ippo temae de fukkatsu shita toki ni tsuyosa ga masu koto wa wakatta daro! さっさとこの俺を半殺しにするんだ。自ら死にかけても効果はない。貴様がやるんだ。一瞬で治療することのできるあのナメック星人のガキがいたことは幸運だったんだ。 いくら大嫌いなお前だってそんなこと。クリランちょっとこれもうすぐ悟空も蘇ることだし。カカロットは下級戦士だ。あれ以上強くはなれん。Nie nabierze więcej to przegranie. Kono sugata no mama demo anata tachi zenin o shimatsu suru no wa kantan na koto desu ga. Nad czym się jeszcze Frezer zastanawia? Kono sumai shi yori mo osoroshi. Kyukyoku no power to iu mono o goran ni iremashou. Czy
czyżby Frezer chciał ulec ostatniej transformacji? O nie! To nasza szansa, szybko do dzieła, Krilla! Krilla uderzył Vegetę, żeby go poważnie zranić, żeby Dandy mógł go ożywić. Dobrze, powinno zadziałać. Gohan! Son Gohan, musisz stąd uciekać. この俺は直せんだと。お前も僕の仲間をたくさん殺した。そんな奴は直せない。 なんだと。僕はあの人を助けてくる。大丈夫ですか？ すまない、助かった。クリリンさん、どうしてベジータを？サイヤ人は死にかけてから復活すると強くなるのは。 お前も知ってるだろ? だからあいつ、わざと半殺しの目に。 そうだったんですか? デンデ、気持ちはわかるけど、 今はベジータもいなきゃどうしようもないんだ。 でも… 直してやってくれ。 今の俺にはフリーザは倒せん。 フリーザか! 変身が完了したんだ。 デンデ、お願い! ベジータを直してやって! もたもたしやがって。 フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。姿は見えてきたぞ。オスタテチナフォーマフレゼロ。これがフリーザの正体。 小さくなってさっぱりしちまって迫力が。外見だけで実力を判断するなという良い見本だ。今までの方がずっと可愛かったぜ。苦労させて願いを叶えてもらったが、すまなかったな。お前たちを助けられそうもない。 On zabił. Dendiego on zabił. Dendy! Ano Namek Seijin ga omae tachi o fukkatsu sasete ita no misasete moratta yo. Demo kore de fukkatsu wa dekinai. Sate, hajime you ka, minasan. Ciężka walka, coś mi się wydaje. Wszystko na S. Vegeta 211 tysięcy. Ulepszony detektor. No, zobaczymy teraz Vegetę. Jak sok deśta, jo ne?
地獄以上の恐怖を見せてあげるって。なんてスピードだ。あれがフリーザの正体か。だが今の俺ならやれる。Ale nie przegram. Nie przyjmujmy obecnej sile. No to już teraz wiem, że na pewno nie wygram z taką siłą, ale warto by było sobie zobaczyć, z jaką tutaj siłą można podejść do tego Frezera. Więc sobie tutaj myślę, że w tym czasie zobaczę, czy mogę tutaj sobie potrenować. Albo zobaczyć na przykład mój trening. Właśnie. Pójdę sobie właśnie na mój trening, żeby wzmocnić super ataki właśnie Vegetom. Muszę was opuścić, bo muszę się bardziej zwiększyć. Kurde, szkoda tego Dendiego. Naprawdę. Podnosimy tą kulę. Medal D. Dobra, Vegeta musi opuścić i polecieć na trening tam. Może nawet coś zjeść przy ognisku, przed tą ciężką walką. Tak właśnie zrobimy. Przejdziemy tutaj. Tak, zbadamy sobie. Oczywiście. Tak, jest 35 poziom. Ja mam 38. Dobra, działko czosnkowe, dawaj. Kurde. Ale. Przerwane uderzenia energii ki. Ale. Złoty. Ale nawet ich nie uderzyłem. Szybko strzelne albo jeszcze raz. Ale oberwali. Ładnie, Vegeta, dawaj! Ale mi kurde, tutaj działko czosnkowe. Jest, już prawie Vegeta rozwalę. No jest słowo, która. A, kurde, zwiększasz swój power. Wali! Broń. Wal go. Teraz nie trzeba wypalić. Oj, mi kurde, tutaj gniecie. Szybko strzelnek wpal. Powinien się łomak meteorum przypalić. Dawaj, Vegeta. Cała moc. Ole. Dobra, muszę tutaj kapsułkę sobie wybrać, drugą. Ale mi tutaj przyjdzie. Muszę ten trening skończyć, bo inaczej nie mam szans. Teraz. Ale mi tutaj przygrzał. Jeszcze raz wykorzystam duży Vita Drink. Vegeta, dawaj. Nappa. Kurde, ale Nappa jest mocny. Walgo. Ostateczny cios, tak jest. Ale
energii. A? Dawaj, dawaj. On mi tutaj uwalił. Ziołko kosmikowe. Tak jest. 4. Krytyka. Koniec. Zdobyte. Dragon Ball wa ore no mono da. Opa na potężnej energii, świetnie. I o to właśnie chodziło tutaj, żeby to odblokować, jeżeli chodzi o całego Vegetę. No i teraz możemy sobie przejść do wzmocnień z tym wojownikiem. A tutaj tak samo. Coś sobie chyba zjemy, przekąsimy sobie. Nie mogę tutaj walczyć bez jakiegokolwiek wzmocnienia. Atak wręcz. Vegeta już się coraz bardziej zwiększa. Zwiększa swój power. Mocno tłusta ryba. Jeszcze coś chyba sobie wezmę, przekąszę. Tak jest, atak ki. Jeszcze sobie zwiększymy. Teraz możemy jechać i walczyć z tyranem Frezerem. Moja będzie druga runda. Atak ki. Okej. Dobra, przechodzimy teraz do wzmocnień swojego postaci. Oczywiście tutaj. No ładnie, mamy 115, 673. 1293, ładnie tutaj się nam zwiększyło. Drzewko umiejętności. Tutaj właśnie był ten terenik. Tutaj też. A właśnie, tutaj jeszcze jest. Ciężki cios, poziom drugi. No pięknie. I już ten ciężki cios też tutaj jest odblokowany. Sobie oddalimy. Tutaj widzę, że Vegeta ma. Świetnie. On tu już ma. Teraz paleta swoich ataków. Potężne uderzenie. To jest to potężne uderzenie. Tutaj te potężne uderzenie na 32. A ta fala, szybkostrzelna fala, jest na 40, to raczej nie będziemy tutaj tego zmieniać. Tutaj już mamy też coś więcej zrobionego. Dobrze, już chyba tutaj więcej nic nie będę, jeżeli chodzi o Vegetę. Był ten trening, jest ta osoba wzmocniona. Lecimy. 38 poziom, ja myślę, że dam mu radę. Na takim poziomie już mogę walczyć z Frezerem. Dawaj Frezer, zobaczymy, czy jesteś taki mocny. Gaki domo ni wa mie nakatta yō da ga, ore ni wa mieru zo. Kisama no ugoki ga na. Daishita jishin da ne, Vegeta. Poczekajmy pewnie, że Vegeta. 恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな。ちょ、właśnie zastanawiam, czy czasami do 40 poziomu nie mógłbym go doładować. そうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。 恐怖の宣告。 フリーザ 最終形態の 超パワー。 相変わらず冗談きついね。カカロットの出番はないで。
見えてるぞ。No to będzie walka. Od razu zaczynamy. Jednak jest mocny na 32 poziomie. Blokuj, blokuj. Pięknie. Koniec. Ale ostateczną energią. Nowy poziom Wegety. Co tylko się obtarł od burzu? Bakada! Sonna hazwa naj! Ore wa Super Saiyajin da! Kutabare! Freeza! On to sobie kopnął. Vegeta z nim nie ma najmniejszych szans. Sonna! Ore ni wa... kore ga genkai da to iu no ka? Kondo wa... kocchi kara yarasete morau yo. Karuku ne. Vegeta wa... umarete hajimete... kokoro no soko kara furue agatta. Shin no... 恐怖と決定的な挫折に恐ろしさと絶望に涙すら流した。これも初めてのことだった。ベジータはすでに戦意を失っていた。手助けしたかったらいつでもどうぞ。